dobry. Pokój Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będzie z Wami. Pozdrawiam Was serdecznie w dzisiejszy czwartkowy dzień 9 marca z parafii ewangelickiej w Wodzisławiu Śląskim i Gołkowicach. Życząc nie tylko miłego, ale i błogosławionego przez Pana Kościoła dnia. Posłuchajcie teraz proszę, jakie mamy na dzisiaj zapisane Słowo Boże w naszym przewodniku z Biblią na co dzień. W Starym Testamencie, w 5 Księdze Mojżeszowej, w 7 wierszu czytamy: Był Pan, Twój Bóg z Tobą, a niczego Ci nie zabrakło. Zaś w Ewangelii Łukasza, w 22 rozdziale, 35 wierszu, takie na dzisiaj pouczenie. Jezus spytał swoich uczniów, czy brakowało wam czegokolwiek, gdy was rozesłałem bez sakiewki, bez torby, bez sandałów? Oni odpowiedzieli, niczego. Mam dzisiaj, drodzy słuchacze codziennika biblijnego, do was pytanie. Czy Bóg ma wszystko, czego potrzebujecie? Czy też musicie szukać gdzie indziej? Wydaje się, że jest to proste pytanie, takie, którego nawet nie warto zadawać. Większość bowiem wierzących odpowiedziałaby: tak, oczywiście, wierzę, że Bóg ma wszystko, czego potrzebuję. Ale w rzeczywistości wielu z nas nie jest o tym przekonana. Mówimy, że wierzymy, ale potem, gdy przychodzi co do czego, gdy przychodzi kryzys i wydaje się, że Bóg nie odpowiada, często w takich chwilach tak naprawdę nie wierzymy, że On ma wszystko, czego nam potrzeba. I dzisiaj ze Słowa Bożego na nowo możemy usłyszeć zapewnienie, że Pan ma wszystko. Mówiąc obrazowo, ma magazyny obfitości, z których może zaspokoić każdą naszą potrzebę. Tak było już przed wiekami i tak jest dzisiaj. Bóg przed wiekami przez 40 lat starał się przekonać Izrael, że niczego im nie braknie. Obiecał, że będzie ich stałym źródłem bezpieczeństwa w każdej drodze. Dzisiaj także może nim być dla ciebie i dla mnie. W Chrystusie Jezusie, szczególnie na drodze pasyjnej, Jezus jest dla nas trwałą przestrzenią, w której możemy doświadczać obfitości błogosławieństwa i tego duchowego, i cielesnego, w których nigdy niczego człowiekowi nie brakuje. W Starym Testamencie wierzący mieli pośród siebie Bożą chwałę, ale w Chrystusie Bóg mówi, że dla nas zapewnił coś o wiele lepszego, a jest to obecność samego Jezusa Chrystusa, który chce być z Tobą i ze mną zawsze i wszędzie. Niech słowa samego Jezusa do uczniów: czy brakowało wam czegokolwiek, gdy was rozesłałem, a oni odpowiedzieli: niczego, będą dla nas zachętą, abyśmy dzisiaj i każdego nowego dnia kroczyli za Jezusem Chrystusem. Pozwólcie, że na zakończenie dzisiejszego rozważania i spotkania ze Słowem Bożym podzielę się jeszcze myślą Serena Kierkegaarda, zapisaną w naszym przewodniku. Człowiek, którego serce szuka Boga, doświadcza tego, że potrzeba Boga nie jest powodem do wstydu, nie jest brakiem, a radością wypełniania i uwalniania od wielu niepotrzebnych pragnień. Chciałbym też zaprosić was dzisiaj, ponieważ idziemy drogą pasyjną, do zaśpiewania albo chociaż do zanucenia
jednej z pasyjnych pieśni, którą znajdziemy w naszym śpiewniku kościelnym pod numerem 135. Myśmy pod Twoim krzyżem się zebrali. Życzę Wam wszystkim dobrego, spokojnego dnia. Niech Boże błogosławieństwo pozostanie z nami. Do zobaczenia z Bogiem.